Uczę się na Khan Academy. Wiem, że dostałem pracę domową i akurat teraz mam czas, żeby się za nią zabrać. Tyle tylko, że w tej chwili mój laptop jest zajęty. Ale mam komórkę z zainstalowaną aplikacją Khan Academy. Zobaczmy, co tu mamy. O, widzę, że już po terminie, ale to nic nie szkodzi, bo prace domowe na Khan Academy są widoczne i dostępne nawet po terminie. Jaki jest stosunek? To chyba 3 do 1, co? Dobra, no to chyba proste jest. 13 do 2, prawda? Według mnie tak. 13 do 2. Wow, dobra. 6, czyli 13 do 6. Bum. Dobra, to chyba łatwe. Do bananów. Jabłek 3 do 4. 9, proszę bardzo. Do takiego 5 do 2. No co? Juhu, idziesz do przodu. No idę. Dobra. O, chyba umiem. Ukończony 100%. Teraz jedziemy dalej. Takie coś. Wprowadzenie do stosunkości. I kilka pomarańczy. Wyjaśnijmy pojęcie stosunku. Co to jest stosunek? To zależność pomiędzy liczebnością dwóch różnych grup przedmiotów. Dobra, wszystko jasne. Pyk. Wracamy. Obliczanie wartości funkcji. 4 pytania. Zaczynajmy. Dla argumentu 4. A to chyba będzie tak. Oj. Dobra, to zrobimy tak. Wskazówka. Dobra. No to wtedy to jest minus 11. Coś mi się tu pstryk. Ćwiczę dalej. Dobra. Tu jest jakiś test i tu jest test. Teścik. Dobra. Czyli 30 dneczki. No okej. 86 FG. Okej. Teret. I minus 1. No i to się zgadza. No i to się też zgadza. Dobra, no to tak. Dla jedynki x jest równe 3 razy 5. Pstryk. Dobrze. Dobra. To jeszcze tutaj. 1,5. 1,5. 6,750. Lech Mankiewicz mi to zadał. O, i bardzo. Bardzo dziękuję. Khan Academy po polsku. Aplikacja mobilna na każdy telefon.